Kim byłby nasz ulubieniec bez kilkudziesięciu gościnnych występów? Witamy w Watchmojo Polska, a dziś odliczamy nasze top 10 najczęściej pożyczanych postaci z gier wideo. Przyjrzymy się bohaterom gier, którzy naprawdę często są pożyczani, zwłaszcza do innych serii gier. Chociaż skupimy się na ilości, wspomnimy też o jakości tych gościnnych występów. Numer 10. Cloud Strife, Final Fantasy VII. To raczej Chocobo jest maskotką Final Fantasy, ale Cloud Strife jest najbardziej rozpoznawalną i dostępną na rynku postacią z tej serii japońskiego RPG. Pojawił się tylko w jednej z 15 głównych części Final Fantasy, ale pożycza go naprawdę wiele innych gier, nawet jeśli większość z nich można przypisać Square Enix. Kingdom Hearts, Fiat Rhythm Final Fantasy i Final Fantasy Tactics przedstawiają Clouda jako grywalną postać lub NPC-a, a Smash Bros, seria Dissidia i Air Guys na PlayStation 1 pomogły żołnierzowi w ćwiczeniu jego umiejętności walki. Numer 9. Bomberman. Seria Bomberman. Biorąc pod uwagę ogromną liczbę gier Bomberman, trudno uwierzyć, że wybuchowa maskotka Konami znajdzie czas na inne gry. Na początku, kiedy postać należała do Hudson Soft, Bomberman pojawiał się czasem jako epizod w różnych grach wydawcy, w tym Doremi Fantasy i Last Legion UX. Bomberman rzadko pojawia się jako grywalna postać, co może wynikać z tego, że wywodzi się z serii o charakterystycznym typie rozgrywki. Kiedy jednak jest pożyczany, to zwykle podkreśla się jego dziwny styl. Numer 8. Link. Seria The Legend of Zelda. Nintendo chętnie wykorzystuje te same postacie, zwłaszcza we własnych franczyzach, ale poza tym legendarna firma, co zrozumiałe, chroni swoich bohaterów. To oznacza, że Link z Zeldy może dopingować Sonika, ale to jeż nadal będzie odwalał całą robotę. Jeśli nie prześpi Super Mario RPG lub nie użyczy wszystkim swojego wyczucia stylu, Link może pojawić się w serii bijatyk, albo dwóch. Super Smash Bros. Nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, ale Link był także gościem w Soul Calibur 2. You win. Numer 7. Shovel Knight. Shovel Knight. Jak na niezależnego bohatera, który ma tylko jedną dobrą grę na swoim koncie, Shovel Knight jest dość często pożyczany. Co jeszcze bardziej imponujące, rzadko zadowala się jakimś odniesieniem lub krótką scenką. Często pojawia się jako grywalna postać w szerokiej gamie niezależnych perełek, takich jak Road Redemption, Rainbow czy Blaster Master Zero. Jest stosunkowo młodą postacią, ale na swoim koncie ma ponad 20 wystąpień, a jego sława ciągle rośnie, bo zaczyna być zauważany przez wielkobudżetowe tytuły, takie jak Super Smash Bros. Ultimate. Numer 6. Ryu. Seria Street Fighter. Nie można rozmawiać o pożyczonych postaciach w grach wideo, nie wspominając o Ryu ze Street Fightera. Kto inny walczył z lub przeciwko bohaterom Marvela, Jinowi Kazamie z Tekkena, boskiemu bohaterowi Azura's Wrath, Mario, a nawet Power Rangers. Nawet sam był Power Rangerem. Dzięki zamiłowaniu Capcomu do nieoczekiwanych pojedynków, Ryu przebił się do wielu miejsc. Częściej niż rzadziej, nie tylko z gościnnym występem. Inne postacie mogą mieć na swoim koncie więcej odniesień, ale nikt nie może się równać z Ryu pod względem jakości i różnorodności. Numer 5. Pac-Man. Seria Pac-Man.
Powszechnie uznawany za pierwszą prawdziwą maskotkę gier wideo, Pac-Man miał niezaprzeczalny wpływ na branżę. Pomijając wiele sequeli i spin-offów, kreacja Toru Iwatani była często pożyczana nie tylko do gier takich jak Super Smash Bros. Czy Mario Kart Arcade GP. Od późnych lat 80. Namco uwielbia przyzywać Pac-Mana na gościnne występy w innych swoich grach, czy to w sportowej serii World Stadium, czy w RPG-ach Tales of. Ta kultowa maskotka pojawiła się nawet jako postać do wyboru w Street Fighter X Tekken. Najwidoczniej Pac-Man musi mieć co robić, kiedy nie połyka duchów. Numer 4. Mega Man. Seria Mega Man. Capcom nie zamierza przegapić okazji, by pożyczyć bohatera, szczególnie jeśli chodzi o Blue Bombera. Rockman pojawiał się w innych produkcjach, zarówno w okresie rozkwitu serii Mega Man, jak również kiedy wydawało się, że Capcom o nim zapomniał. Wystąpił w Super Smash Bros., Project X Zone czy Onimusha Blade Warriors. Technicznie rzecz biorąc, pożyczanie Mega Mana dotyczy oryginalnego modelu Mega Mana X i wersji cyfrowej Battle Network, ale w sumie daje to całkiem sporą kolekcję. Po prostu udawajmy, że nigdy nie było jego wersji ze Street Fighter X Tekken. To był głupi i kiepski pomysł. Victory is mine. Numer 3. Donkey Kong. Seria Donkey Kong. Biorąc pod uwagę, że Diddy Kong również bywał pożyczany tu i tam, nie powinno dziwić, że oryginalny Donkey Kong też lubi się pokazać. Zwłaszcza kiedy Mario ma ochotę zorganizować wyścig, urządzić imprezę lub zagrać w piłkę nożną. Donkey Kong prawdopodobnie otrzyma zaproszenie, ale spin-offy Mario nie są jedynymi grami z występami tej małpy. Era Wii i DS była szczególnie owocna dla Donkey Konga, który pojawił się jako boss w Punch-Out, jako grywalna postać w Fortune Street oraz jako gracz Mahjonga w Yakuman DS. Numer 2. Sonic. Seria Sonic the Hedgehog. Sonika stworzono specjalnie, by mógł rywalizować z nintendowskim Mario i dlatego był dosłownie wszędzie w latach 90. Chociaż Sega nieco się uspokoiła po przełomie wieków, ten charakterny jeż spędził większą część swojego dorastania występując w innych jej grach, w reklamach płatków i okazjonalnie w komiksie. Chociaż zwykle Sonic bierze udział w krótkich scenkach, to jest również postacią grywalną w grach takich jak Christmas Nights Into Dreams czy wersja HD Super Monkey Ball Banana Blitz, a także w tak oczywistych przykładach jak Super Smash Bros. Oraz seria Mario & Sonic at the Olympic Games. Każdego tygodnia czekają na Was nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco. Numer 1. Mario. Seria Mario. Chyba nikogo to nie dziwi. Mario pojawił się w niezliczonych franczyzach gier, mediach, a nawet profesjach. Były hydraulik Nintendo zasłużył na swoją reputację ulubieńca branży gier wideo. Pomijając całą serię, w której eksplorowano cienką granicę między spin-offami a pożyczkami, Mario ma bogatą historię wystąpień w grach takich jak tenis czy golf, które wymagały odrobiny dodatkowej energii, zwłaszcza w erze NES, Super NES i Game Boya. Obecność legendarnej maskotki jest tak powszechna, że nie ma miejsc, w których Mario czułby się nie na miejscu. Gry to jego wszechświat i tak się składa, że jest zamieszkany również przez inne postacie. Mario time! Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wbijajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.